Ahoj! Mateusz SS8 z tej strony i kolejny odcinek zagrajmy w Dragon Ball Z Attack of the Saiyans. Jak pamiętacie, Raditz porwał Gohana i przetrzymuje go na szpinakowych pustkowiach, o którym to wiemy, że Kakaroto i Piccolo powinni się tam udać. Widzę smoczą kulę głęboko na tej dziczy. To znaczy, że Gohan też gdzieś tam jest. O! I mamy oczywiście dłuższą rozmowę. Więc jaki masz plan? Jak się domyślam, to Kakaroto na razie nie ma żadnego planu. Musimy pójść tam i odzyskać Gohana. To jedyny sposób. No właśnie. Zbyt proste. Nigdy nie myślałem, że będę musiał tak... że będę musiał walczyć o twojego boku. No i tu. O, nowi przeciwnicy. O. No nieźle. Mają też nowe ataki. No tylko wstawą. Tyle ich widziałem. No. Nieźle. Jak widzicie, to dużo zanim dostaję. Jak widzicie, nadal zbieram te marchewki. Białe. Tu niestety nie wyskoczę. Tam nie dam rady iść. O! No właśnie! Ile tu mamy skarbów? Łohohoho! 15! Lepiej tu zapiszę. Pomimo tego laga małego. O, duża fasolka. Chyba będzie ich tu dużo. O! I mamy psy trzymające mięso w zębach. Eksplozywne. To jest... łąkany pies. I tym razem Piccolo pierwszy atakuje. Oczywiście jak zwykle nastała nam awans dla Kakaroto. Zawsze dobrze. I ponieważ przeciwników było trzech, no to trzy marchewki. Oj, oj, oj. To chyba dzik. No, dziki dzik. Dzik jest, dziki, dzik jest zły. Dzik. Ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, niech na drzewo zaraz styka. Jak ktoś nie pamięta tego wiersza, to powinien obejrzeć sobie pana Kleksa. W akademii to było. Jak widzicie, nie patyczkuję się z tym wierszem i rozwalam go tak szybko. Zaraz.
tu nie wyskoczę, bo głaz. No to teraz się pomija. I wpadam w kolejną walkę z kundla. I te widy jak odrywają. Jednakże proszę was, żebyście nie traktowali tak psów, ani kotów, ani żadnych innych zwierząt. Ja tu robię to tylko dlatego, że doświadczenie zawsze mi się przyda. O, ale tu już przejdę. Dawaj. I oczywiście. Co to jest? Co to jest? O. Nieufny. Meteor. To nieźle. Ale zadał obrażenia. I też samym jednym ciosem wyeliminował. W sumie po aki, że to ja nie można było się spodziewać, że będziemy mieli tu psa. O, kolejna skrzynka. Dawaj ją. Chętnie wezmę. Owoc siły. Niby nie powinienem zaświecać sobie kwipunku, ale... Zawsze przyda się. A! Strusi kurczak! Ciekawe! Ale i tak! Nie będę się z nimi bawił. Czy mi się wydaje, czy on zbije, czy coś mi zbiało? No i kakanoc, to tym razem schodzą tylko dwa. Gdyby wiedział, że Piccolo to nie więcej, to tylko jemu kazałbym atakować całą tę psiankę. Dobra, przejść z drugiej. I tu. Nie otworzyłem. Niby nie powinienem tak walić maną, ale... Nie chce mi się bawić w omijanie tych dwóch przeciwników, bo i tak będę dużo zdrowia potrzebował na radica. On pewnie już tam jest. Więc lepiej się szybko zregeneruję. A, to HP. Tyle powinno wystarczyć. No i dalej mamy
Ciekawe. Trzeba by tu schody. O! Misiek! Nim też nie będę się bawił. Nie. Słabe umiejętności wystarczą. Tarełka Piccolo jest dosyć ciekawa swoją drogą. Nie uważ, nie sądzicie? O. Tu chyba przyda się tą chmurą. To już wiem, co robić. I mamy tu dwóch. Oczywiście bardzo wytrzymali. O, Fiut o Feniksa. Zawsze się przyda. No. Co to za przedmiot? Pewnie akcesoria są osobne. Dobra. Co to za... Pierść. O, jest. Czas uniknięcia wszystkich obrażeń. Zostawię to. Nie przechodzimy przez gaz bez maski. No i załatwienie. Dobrze wiernie. Gdyby nie powinienem tak likwidować ich raz po raz, ale doświadczenie zawsze się przydaje. Dobra. Z tym nic nie zrobię. O, kolejny gaz. Nie wiem, mógłbym tę walkę wyciąć, ale kto nie lubi Dragon Balla? A, ta skała jest czarna. Tu muszę maskę znowu. Dobra. To już mnie chyba nie zasięgnie.
idziemy dalej. O! Nieźle. No. No i zawalone. Co to jest skrzynie? Skuta węż. Skuta grzechotnika, tak? Chyba wiem już co to. O! Zatruwa jednego przeciwnika. Czyli mam przedmiot zatruwający. O! Tu otworzę, żeby wiedzieć jak wrócić. Tu co mamy już? A! Nie muszę. Dobra, spróbuję go tam. O. Na szczęście leczę się tak, że tym nic nie zrobię. O. I w tym miejscu lepiej zainwestuję. Piccolo. Wymaksowane. No to idziemy dalej. No to już idziemy. Do Radnica. O! Co? Ślepy zaułek? Co to jest? Radar szaleje. Racja. Czas ruszać. No i już. Mamy scenę. Biedny Gohan. Zamknij się, bachorze! Jak długo zamierzasz jeszcze płakać? Masz gryf, masz krew dla szlachetnej rasy Saja. Sajanie nie są beksami. Właśnie, właśnie tak. No. I będziemy musieli zniwaczyć. Racja. Pójdę upolować trochę jedzenia. O. Że co? Zauważyliście okulat na okularnica? To jest skauter. Pozwala wykryć energię, a nawet ją zmierzyć. Niestety odbiera tylko tyle, ile wykrywa, a nie tyle, ile rzeczywiście posiada dana osoba. Dziwne. Sygnał ostrzegawczy. Poziom mocy 710. Jest blisko. Gdzie? O! No właśnie, z jego kapsuły. Co? To od tego głupiego wachora? Chyba się musiał się zepsuć. Niech mnie tak nie straszy. No i lecą.
zbliżamy się. Powinniśmy się niebawem ukryć. Nie go około. Musimy ruszać dalej. Ma jakieś dziwne urządzenie, dzięki któremu może zwiedzyć. Określić nasze położenie i poziom mocy. Więc myślę, że wie, że jesteśmy blisko. Jestem tego pewien. Więc musimy atakować, więc atak frontalnie to jedyny wybór, jaki mamy. O. No i gra wróciła. Nie znowu. 710? Wiedziałem, że się popsuł. Zaraz. Jest tu inny cel. O! Zmierza w tę stronę. Jeden. Nie, dwa. Poziomy mocy 322 i 334. Jeden z nich to pewnie Kakaroto. Nie ma mowy, żeby tu był. Chociaż nie ma mowy, żeby tu był. Bardzo dobrze wie, że nie ma szans wygrać. Poza tym, skąd mógłby wiedzieć, że tu jestem? Bracie, to bezcelowe. Zabierz się ze mnie, już tu są. Może jednak się nie popsuł, ale musi być jakiś powód. Jak takie dziecko może mieć moc na poziomie 710? To niedorzeczne. No i czeka nas ciężka walka. O, dobrze. Dobra. Więc jeszcze ktoś by, tak? Jak mnie znaleźliście? Jak bym miał ci powiedzieć? Dobra, nieważne. Kolejne pytanie. Po co tu jesteście? Jak myślisz? Przyszliśmy odzyskać mojego syna. Odzyskać mojego syna. Wiem, co odmawiasz. Dołącz. A do... O. Ty roz... A to Sian? Właśnie to powiedziałem. Jesteś przeciwny życzeniu własnego brata? Nie mam brata. Kakaroto, myślałem, że jesteś mądrzejszy. Nie wierzę, że jesteś takim idiotą. Cóż za rozczarowanie. Nie myślałeś, że wy dwaj razem możecie mnie pokonać? Dość gadania. Piccolo zrzucił płaszcz. Piccolo, trenowałeś też trenujesz z ciężarami? Tak, dokładnie jak ty. Od dawna moje ciało nie czuło się tak lekko. Co? Jego moc wzrosła do 408. Kakaroto też zdjął obciążenie. Widzę,
Zgaduję, że trenowałeś bardzo poważnie. Cieszę się, że na razie jesteś po mojej stronie. Dzięki temu powinniśmy łatwiej sobie z nim poradzić. Kakarot to zwiększył siłę do 416. Nazywasz to siłą? Że co? Nie rozśmieszaj mnie! Nie wierzę, że o to chodzi. Wy ludzie jesteście na to. Wygranie tej walki nie polega tylko na sile. Wiesz, że mamy plan. Tak, słyszałem o tym wcześniej. Posłuchaj, Kakaroto. O, na chwilę obecną. Nawet nie próbuję być dla ciebie miły. Miałeś być... Jesteś... przeszkodą dla nas wszystkich. I tego jestem pewien. Jesteś wstydem. Jesteś wstydem dla całej naszej rasy. Szykuj się na śmierć. No i musimy walczyć w pracę. To, że mam tyle energii, powinno łatwić sprawę. Pakuję w drabinca wszystko, co mam. Akurat drabinca trochę mi jest dużo, bo on nie wie, bo domyśla się pewnie, że to Iza zniszczył jego planetę, ale trzyma się tego, że to meteor. Jednak był jest zmarnowany potencjały. Ach tak, proszę mi coś powiedzieć, zanim umrzecie. Inni Bajsajanie, którzy przeżyli, są nawet jeszcze silniejsi ode mnie. Że co? Nie. Jeszcze dwóch Sajan? I są jeszcze silniejsi? Co zrobimy? O rany. Wolałbym tego nie... Chciałbym, żeby nigdy tego nie słyszeć. Pewnie się zdecydujesz, Goku. Przepraszam. Nie tym razem. Na pewno nie. Tak się boję, że aż się trzęsę. Ale kto by się tym bawił? Gdzie mój syn? Gdzie go ukryłeś? Nigdzie go nie ukryłem. Nie przestawał płakać, więc... się go pozbyły. Widzisz dziurę za tobą? Dalej tam jest. To wiesz, że żyje chyba. Tam? Trzymaj się, Gohan! Tatuś już cię zaraz wyciągnie. Nie dasz rady. Nie ma sposobu, żebyś go uratował. W końcu umrzesz, zanim w ogóle będziesz miał okazję. No, Raditz jest pewny siebie. Niestety jego jedynym problemem jest to, że nie... Niestety jego jedynym problemem jest to, że jest zmarnowanym potencjałem. Wszak, podobnie jak jego brat, jest z rasy Saiyan.
obaj mieli tych samych rodziców. Jednakże Kakaroto dotarł, zrobił bardzo wysoko. Nawet jeśli uznać, że Dragon... Nawet jeśli uznamy, że Dragon Ball GT to kanon, a Dragon Ball Super nie. W końcu tylko Kakaroto naturalną drogą dobił do SSJ-a czwartego. A jeśli uznać, że Dragon Ball GT to nie kanon, to nadal wychodzi, że Kakaroto dobił bardzo wysoko. Widzicie, nie co dzień Saiyanin opanowuje Ultra Instynkt. A nawet oswaja się z nim, że to odpowiednie uchodzą wolno. A jeśli chodzi o Piccolo, to on niestety nie jest tak naprawdę demonem. Piccolo też jest z innej planety przybyte. Ale mocno pobił. Ha, 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 ha. Wygląda na to, że śmierć puka wam do drzwi. Goku. Masz jakąś nową umiejętność, którą moglibyśmy też żyć? Przykro mi. Muszę przyznać, że nic nie mam. Kiedy stałeś się taki leniwy? Traktowały mój krajnik poważnie. Nie stało mi to wszystkie. Ten oddaje nowy technik. Hahaha. O czym wy głupcy gadacie? Przedyskutujcie waszą strategię, jak tylko chcecie. To bezcelowe. Będzie łatwiej do nas słów, jeśli po prostu pozwolicie, żeby was teraz zabił. Czekaj! Chwila! Więc masz jakąś niezwykłą technikę? Ale dużo czasu zajmie zebranie potrzebnego mi. Będziesz musiał walczyć z nim i zająć go. Zwróćcie go uwagę, aż będę gotów. Mam. Ale myślisz, że to go zdradzi? Powinno. Bo jak nie, to nic nam nie zostanie. Chciałem zachować ten ruch, aż cię zabiję. Ale ratujesz mi tę zniszczenie. Jeśli możemy zająć się tym gościem, to twoja pluna będzie następna. To nie było śmieszne, Goku. Śmiejecie się ze mnie? Jak zwykle, ty nie? Dobra, to będzie zabawne. Zatrzymam go dla ciebie. Nie daj mu ani chwili. O! Piccolo nauczył się specjalnej armaty. Ostateczne. Te umiejętności połączone jeszcze po prostu są bardzo potężne.
Może służyć mi, kiedy twój pasek nie wie mi pełni. Kilka skill wymaga kilku kursy, żeby być gotowy. Gotować. Wybierz dobrze moment i będziesz w stanie rozwalić swoich przeciwników. No dobra. Tu. A. Kakarot to nie mam. Tu. No to ale. O, a jeszcze raz. A Piccolo nie szykuje special. Przebija ogół i z palca. Obrona niemożliwa przez Pikachu, aż teraz będzie gotowe. No nieźle. Radica i stojących za nim. Ale Radic jest sam. To będę musiał przeciwać jakoś. No, udało się. Kolejny meteor. Niestety nie mam jak się bronić. Mam nadzieję, że Piccolo wytrzyma. O! To już statura! O! Koniec walki! Nagrywam już 37 minut, a zaraz stuknie 38. No nieźle. Uniknął tego. Nie wierzę. Ale szybko. Ten wybuch przebił moją zbroję. Niesamowity. Gdybym oberwał pełną tego mocą, to na pewno byłoby po mnie. Jeśli nie mogę go tym trafić, to nie ma nic z tego. Zapłacisz za to. Obiecuj. Co ci obiecuję? Już skończyłem się. Chcę się z tobą bawić. O nie. Już koniec. Obrócę cię w proch na miejscu. O! I! Coś się stało. A tu Kakarot to przybiegł. Co? Opuściłeś gardę. Teraz złapałem cię za ogon. To zrobiłeś! Teraz Piccolo! O, zrób to co wcześniej! Racja! Dobra robota, Goku! Lepiej trzymaj go mocno za ogon! Mogę wykonać ten ruch jeszcze raz, ale to tyle. Kakarotto, zamierzasz zabić swojego jedynego brata na świecie? Zamknij się. Mówię ci, że nie mam brata. Nic nie jest tak okropny jak ty. Nie tak okropny jak ty. Poza tym,
Próbowałeś mnie wcześniej zabić. Nie próbuj się z tego wymawiać. Poddaję się. Zmienię się. Obiecuję, że opuszczę tę planetę w pokoju. Nie daj mu się oszukać, Goku! Próbuję przekabacić cię na swoją stronę. Wiesz, że nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Proszę, uwierz mi, bracie. Byłem tak okropny cały ten czas. Ale przysięgam, że dotrzymam słowa. No niestety, Raditz nie wie, co to honor. A teraz, kiedy wie, że jego świat jest blisko, próbuję się wymówić. Nie puszczaj jego ogona! Próbuję cię wykiwać! Błagam cię, Kakaroto, uwierz mi! Goku! Oczywiście nie dał rady. Ty głupcze. No właśnie. Idealnie. To rzadkość wpaść na kogoś tak głupiego jak ty, Kakaroto. Nie mogę uwierzyć, że dałeś się na to nabrać. Nigdy nie będziesz prawdziwym wojownikiem. To pewne. Ty brudny. No właśnie, Raditz! Twoja matka jest tak brudna, że jak w League of Legends raz wyszła z gry w środku rozgrywki, to została permanentnie zbanowana. Chociaż z racji tego, że... Chociaż z powodu Kakaroto nie powinienem był tego mówić. Nie jesteś taki jak ja. Jestem wojownikiem pierwszej klasy. Mogę zabić ludzi i bez chwili wahania nawet. Chcesz zobaczyć małpkę tego? Ha! Tak, cierp! Twoja śmierć się zbliża. Raditz, ty nie wiesz, co robisz! Widziałeś wskazania skautera? I widać tu, że Kakarot to cierpi. A Raditz zaraz dostanie sobotni łomot! W odwecie za to, że spuścił go swojemu bratu. Ha, ha, ha! Dobra, twoja kolej! Kolej. Dalej, co? Dalej. Dalej. Wal we mnie. Co za problem? Dasz mi jeszcze jeden z tych ataków? Unik... Po prostu... Pomyś go znowu... Pomyś go znowu uniknął. Kakaroto próbuje się podnieść. O, o. Co jest? Przepraszam, jeśli kogoś się zaniepokoił ten dźwięk, ale nie mogę sobie pozwolić na wulgaryzmy, więc wyciąłem to słowo. No i właśnie, Raditz zaraz dostanie sobotni łomot. Gohan się wkurzył. Syn Goku? Gohan? Co jest? Tym razem bez przekleństwa. Uciekaj, Gohan! Uciekaj! Poziom mocy 1307? Za
Zostaw mojego tatę! Cichuch! No i Raditz dostał to, o co się prosił. Oto i cała moc Gohana, kiedy jest wściekły, potrafi uderzyć nie lada jak. Pewnie ma to po matce. Chi-Chi też była bardzo silna, kiedy się wkurzyła. Raditza musiało to bardzo mocno zaboleć. Gohan. O, tato. Gohan. Co to za dziecko? Co to za dzieciak? O-o. Gohan, musisz stąd uciekać. Teraz jego moc spadła z powrotem do jednego. O, dziko skacze zależnie od jego mocy. Co za potwór. Stój, nie możesz tego zrobić. Czemu nie? Bo to tylko dziecko? Nie mów mi żadnych kłamstw. Jego poziom mocy jest większy niż twój. Zabiję go, zanim nauczy się, jak kontrolować tę moc. Nie martw się. Zobaczysz. Go znowu zobaczysz na tamtym świecie. O! Ty potworze! Jak możesz nadal mieć tyle siły? Piccolo! Piccolo, jeszcze raz ten ruch! Już się przygotowałem. Trochę czasu to zajmie jednak. Czemu nie złapałeś go za ogon? Mógłby go sobie urwać w każdym... Może go sobie urwać, ać kiedykolwiek zechce. Wiedziałeś? Pośpiesz się! Niech cię ten bach, atak tego bachota obrabował mnie z mocy. Puszczaj, Kakaroto! Nie masz pojęcia, tylko tak może zejdziesz z ciebie? Umrę z tobą! Oszalałeś?! To jedyny sposób, żeby cię pokonać. Nie zamierzam się hamować, Goku. Obaj umrzecie. Was obu to najlepsze zakończenie, o jakim mogłem pomarzyć. Nie żeby to było trwałe rozwiązanie. Jestem pewien, że twoi przyjaciele wskrzeszą cię z moczymi kulami niebawem. Jeszcze nie jesteś gotów? Moje żebra się tu łabią. Zrób to już! Puszczaj! To wszystko moja wina. Przysięgam, że nie wrócę na tę radę. Nie nabierzesz mnie na to samo dwa razy. Dobra, jestem gotów. A ty?
Zrób to! Sprasza Bimka. No i Kakan Otto i Raditz zostali przebici na wylo. Nie! Nie! No i obaj umierają. I dalsza scena. Szlak by was! Jak mogłem pozwolić dać wam się pokonać? Dostałeś na co zasłużyłeś. Nigdy nie myślałem, że Kakaroto poświęci własne życie. Ty idioto. Goku może wrócić do życia, kiedy tylko zechce. Co? Ta planeta ma coś zwane smoczymi kulami. Bardzo użyteczne. Może wypowiedz życzenie i wszystko się stanie. Nawet zmarły ożyje. Zdajesz sobie sprawę, że to jest, że wszystko jest nagrywane? Cała walka jest nadawana do moich dwóch przyjaciół daleko w przestrzeni kosmicznej. Gdy dowiedzą się, że zostałem pokonany, przyjdą tu po ciebie. Wy, Ziemianie, jesteście takimi głupcami. Przybędą i wymarzą ludzkość w mgnieniu oka. I może wskrzeszą mnie tymi kulami. O! Kiedy tu przybędą? Za rok. Tyle czasu im to zajmie. Jeden ok. Będą nawet silniejsi. I będą jeszcze silniejsi. I co? I jest ich jeszcze dwóch. Nie będziecie mieli żadnych szans z nimi. Jestem tego pewien. Mam nadzieję, że będziecie cieszyć się tym rokiem, który wam pozostał. No i tym razem Raditz się doigrał, bo Piccolo nie mógł tego słuchać. To po tym zwycięstwie krótko będziecie żyli, co? Wy ludzie nie jesteście niczym więcej niż wkurzającymi muchami. No to już po tobie, Raditz. Przykro mi. Ale teraz popadniesz w zapomnienie. No właśnie. Ulżyło ci? To powinno cię uciszyć. Zasłużyłeś na to, o paplaniną. No i Bulma tu leci. Krillin też. Widzę kogoś. Tam. Kilku ludzi leży na ziemi. I kto tam stoi? To Piccolo. Coś, co na ziemi się tu stało. Niedobrze. Rozumiem. Mieliśmy time skip. I wtedy wy tu przybyliście.
Goku! Dalej, Goku! Nie możesz tak umrzeć! Dalej, trzymaj się! Gohan tylko stracił przytomność, ale jest cały. Dzięki niebiosom, teraz Chi-Chi nie będzie na mnie krzyczeć. Krillin, to nie jest fajne. Umieranie nie jest zabawne. Prawda? Wydaje się, że nie. Nie martw się, wskrzesimy cię tak szybko, jak oddamy radę. Dzięki. Goku. No i zniknął. Krillin zszokowany. Zniknął. To robota Kamiego. Krillin zaskoczony. Tylko on mógł zrobić coś takiego. Tylko. Zapewne ma jakiś głupi plan na śniegu. O ku. No i dalej. A oto i kolejni. Ten głupiec Raditz umarł. Co za nieudacznik. Zostać zabity przez dwóch gości, i których poziom mocy ledwie przekroczył 1000. Więc co teraz? Może powinniśmy zachować tę planetę na później. Te smocze kule mnie zastanawiają. Powiedział, że mogą spełnić każde życzenie. Dobra, ruszamy. Zamierzasz wskrzesić Raditza? Żartujesz sobie, nie potrzebujemy tego śmiecia. Może zażyczymy sobie wiecznej młodości. Moglibyśmy walczyć całe wieki. To byłoby wspaniałe. Niezły pomysł. Nadal. Moc, jaką syn Kakaroto pokazał, przewyższa każde sajańskie dziecko, jakie znałem. Więc nie sądzisz, wiesz, że to jakiś błąd skautera? Nie, nie mogło być tak być. Widziałeś, jak Raditz został powalony na ziemi jednym ciosem tego dzieciaka. Jeśli miałbym wątpliwości, to coś, może coś na ten związek z krwią Saiyan. Z tymi ziemianami to musiało uwolnić jakiś rodzaj potężnej nowej siły. Super Saiyanin, chciałbyś powiedzieć? Interesujące. Byśmy mogli stworzyć więcej takich hybryd, wtedy my, Saiyanie, moglibyśmy znowu rządzić. Nie bądź głupi. Jak myślisz, co się stanie, kiedy więcej ich się pojawi? Nasza pozycja byłaby wtedy zagrożona. A. To nie byłoby dobre dla nas. Przypuszczam, że masz rację. W każdym razie mieszkańcy Ziemi długo nie pożyją. Cóż, powiedziałbym, że czas na nasz pierwszy długi odpoczynek, jaki mieliśmy od jakiegoś czasu. Widzimy się za rok. To będzie zabawa.
Twój poziom uderzenia ki, twoje uderzenie ki jest też na poziomie sztuki. Możesz niszczyć obiekty świecące na biało. Zapisać posterunek? No, czemu nie? I zapis zakończony. Nie płacz, kochan. Pierwsza walka. Już godzinę nagrywam. O! I pierwszy raz, kolejny rozdział zaczyna się tam, gdzie skończył się ostatni. Co? Kami wziął ciało Goku? Co on chce z nim zrobić? Wątpię, żeby Kami chciał coś złego mu zrobić. W każdym razie znajdźmy inne 6 złotych kul i go wskrzeszmy szybko. Hej, ale co ty? Jak brat Goku znalazł nas tak szybko swoją drogą? To dziwne urządzenie na jego głowie dało mu informację o położeniu i sile jego wrogów. Chyba powinienem powiedzieć przeciwniku. Poważnie? Krillin, mógłbyś wziąć je dla mnie? Pewnie. Może nie... Chyba nie wstanie z powrotem do życia, czy coś. Zobaczmy. To łączy się z tym chyba. Cóż za kawałek technologii. I trochę uszkodzony, ale wydaje mi się, że mogę to naprawić. Założę się, że jeśli mogę zabrać go do domu i popracować nad tym trochę, byśmy w stanie użyć go, by znaleźć ciemcze i piena. Lepiej pójdźmy z powrotem do mojego domu. Bo na ten czas. Tak, nic innego dla nas. Nic innego tu nie możemy zrobić. I gdy ten. A potem rozpoczniemy poszukiwania smoczych kul. Co za... Jak jest ten swój plan, Piccolo? Szukajcie smoczych kul, jak chcecie. Nie dbam o to. Nawet Kami nie ma mocy, by wskrzesić zmarłych. Ale w międzyczasie... zajmę się synem Goku. Co? Żartujesz? Co z nim zrobisz? Z odpowiednim treningiem ten Gohan mógłby stać się olbrzymią ilość mocy. Będziemy tego potrzebować do walki z dwoma Saiyanami, którzy za rok tu będą. Będę musiał zwiększyć jego siłę do tego czasu. To jedyny sposób. Ale nie możesz tak po prostu... Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł. Powinniśmy przynajmniej skoncentrować się w Goku i Chi-Chi o tym. Nie mamy na to czasu. Biorę Gohana ze sobą. I nie ma znaczenia, czy będę musiał was zabić, byście się zamknęli. Wytruc.
wrócę na twoje miejsce z tym dzieciakiem za rok. Jeśli wskrzeszycie Goku przed tym, powiedzcie mu, że może jest pokać. No i poleciał. O! Gut Appa Ozu! Ciekawe! Rzucił go do wody. Musisz otworzyć oczy. Jesteś synem Goku. To była dopiero pobudka. Zaskoczony. Musimy porozmawiać. Wyjdź z wody. Zastanawiam się, jak Gohan może tu stać niczym Jezus. W Naruto było to uzasadnione. Poprzez kontrolę czakry, ale Gohan to jeszcze dziecko i nie kontroluje swojej ki, więc nie ma prawa stać na tafli wody. Tym bardziej, że to Dragon Ball, a nie Naruto. Kim pan jest? A to tak się boję. Głupi dzieciak, przestań marnować mój czas. Przestań płakać! Zamknij się, zanim złamię ten skręcę ci kark! Dobra, posłuchaj mnie uważnie. Twój tata nie żyje, racja? Może pamiętasz trochę z walki? Poświęcił się, by wygnać. Tatuś... Nie zaczynaj znowu płakać! Złamię ci kark, jeśli to zrobisz, bo ja poważnie! Czy twój tata kiedykolwiek mówił ci o tym, jak smoczekule działają? Jestem pewien, że przyjaciele Goku właśnie wziął je i zażyczył, żeby wrócił do życia. Ale to nie jest główny problem. Zajęliśmy się gościem, który cię porwał. Ale jeszcze dwóch z nich przybędzie tu za rok. I wtedy i będą oni jeszcze bardziej niebezpieczni. Nawet jeśli wskrzesimy Goku w stosunku do tego czasu, nie ma mowy, żebyśmy wygrali z nimi we dwóch. Potrzebujemy twojej siły, dzieciaku. Musisz trenować, nauczyć się walczyć. Musimy obronić ziemię razem. Co? Trenować mnie? Nie mógłbym. Nie mogę walczyć. Co, nie umiem walczyć? To nie jest kwestia tego, czy możesz, czy nie możesz. Musisz! Chociaż do niczego tak nie dojdzie. Idź za mną. Dobra. Jesteśmy na pustkowie. Ale nie mogę po prostu... A, tu jest wyjście. Poszedł chętny. No. Jesteśmy. Pewnie nie wrzuci czy coś. Co? Już się zmęczyłeś? Myślisz, że... to wystarczy, by uratować ziemię? Nie mogę być wojownikiem. Nawet nie mam tego, co trzeba. Może nie zdajesz sobie sprawy, ale masz w sobie moc, której nikt inny na ziemi nie ma. Musisz ćwiczyć, żeby ta moc mogła wyjść na powierzchnię. Byś mógł ją jej użyć, kiedy chcesz. Thank you.
Nie ma mowy! Nie mam nic takiego! Chcesz się przekonać? Co mieszał? Przestań, przestań! Płaczów nie czytam. No i rzucił go Hanek. Dalej pokaż mi moc, którą masz w sobie. Ten głaz cię rozwali. Oto i moc Gohana. Wiedziałem, że jesteś silny, ale... Mam mieszane uczucia co do tego. Pomaga chłopcu, który może stać się moim... Tego dnia będzie moim najgorszym wrogiem. Niestety, Piccolo, musisz to zrobić. Ja to zrobiłem? Tak, ty. Zaczynając od tego, co jesteś w stanie zrobić jeszcze, kiedy twoje emocje pochłaniają cię całkowicie, jesteś w stanie odblokować swoje ukryte siły. To może być tylko na chwilę, możesz użyć jej tylko przez chwilę, ale mój trening pomoże ci nad tym popracować. Uczynić się najsilniejszym wojownikiem na świecie. Rozumiesz mnie? Ale ja nie chcę być wojownikiem. Miałem być uczonym. Nie mówię, że nie możesz. To będzie musiało poczekać, aż pokonamy Saiyan w następnym roku. Ci goście zamierzają wybić... Zamierzają wymontować wszystkich z powierzchni, zamierzają zmieścić wszystkich z powierzchni Ziemi. Nie będzie wtedy przyszłości dla nikogo. Ale boję się. Przestań płakać, pachorze. Chcesz, żebym cię teraz zabił? Nie ma czasu do stracenia. Zaczynamy teraz. Zdejmij swoje wierzchnie ubranie. Poczekaj aż mój tata zostanie wskrzeszony. Wtedy pokażę ci jak... Dobra. Jest silny. Jest silny, mogę cię zapewnić. Ale nie może być nauczycielem. Jest zbyt miły. Nie wysłał być. Nie wie jak być twardym dla każdego. Powiem, że powiedząc i tak bardzo... Co jakim jesteś? Weźmiesz się i przygotuj. Musisz się ruszać. No i proszę. A, to muszę za nim. Dobra, to idziemy. O, walka. Mogę się spodziewać. Mam nadzieję, że dam radę temu jednemu. Tym razem gada zadziałała. Dobrze wcisnąć. Szkoda, że nie mam umiejętności. No ale już, pod. No i wbiłem poziom.
O, nadal mam marchewkę. Swoją drogą, ten wąż dużo mi zabrał. A, zapomniałem, że jak biję poziom... To już. I oto widok. Ale co, ale co to będzie za trening? Najpierw nie będziesz robił nic, tylko przeżyjesz. Co? Przeżyć? Zgadza się. Musisz przeżyć samemu tutaj, od teraz. Jeśli dalej będziesz żywy i cały po 6 miesiącach, wtedy nauczę cię jak walczyć. 6 miesięcy? Tutaj? Całkiem sam? Nie chcę, umrę. Dobrze. Sam nie umrzesz. To jest... Nie będziesz to sam. Jest wiele łaknących krwi stworzeń wokół. O nie, dalej! Nie zostawiaj mnie tu! Jesteś kluczem do przyszłości Ziemi, dzieciaku. Lepiej tego nie zapominaj. Wierz w siłę, którą masz. Naucz się, jak ją... Naucz się panować nad nią. Ale ja... Do zobaczenia. A, jeszcze jedno. Nawet nie próbuj ode mnie uciekać. To jest otoczone przez pustynię ze wszystkich stron. W porównaniu do tego. W porównaniu do pustyni, tu jest kraj. Gdzie znajdę jedzenie? Jak się wykąpię? Gdzie jest moje łóżko? Myślisz, że to wszystko ode mnie tu dostaniesz? To dla ciebie? Zimnokrwisty bachorze. Nie, jesteś taki podły. Nie obwijaj mnie, obwijaj swój los. Los. To wszystko. Czekaj, boję się, nie zostawiaj mnie tu. No i płaczę. No i mamy tu jeszcze kolejną scenę. Ciekawe. Dziwnie się zachowujesz, Kam. Co? Czy jest coś... Czy to coś ważnego? Piccolo, wiedziałem. Naprawdę się zmienił. Nadal jest zły. Ale... Chyba stracił swoją okropność i jego okropność zaczęła znikać. Chyba masz rację. Król demonów z przeszłości i nie próbowałby sprawić, że Gohan stanie się silniejszy. Bardzo mnie smuć. Raczej zastanawia mnie... O, zastanawia mnie do tego, co się stało z duszą brata Goku. Ten Aditz dostał się w zaświaty. Kiedy zostajesz zabity przez demona, normalnie przez wieczność błagasz się na agonii.
O niech jako... O... Obłokający się gul. Ale w Adidsa to nie spotkało. Stary Piccolo nigdy by na to nie pozwolił. Zużyłem wcześniej. Został mi tylko jeden rok. Jeden rok? Może Piccolo umrze z Rock Saiyan za rok? A może po prostu umrze z przyczyn naturalnych? Na ten czas nie mogę powiedzieć. Moja śmierć to śmierć Piccolo, a śmierć Piccolo to moja śmierć. Mogę być wspaniały, tak, ale to nie zmienia faktu, że cieszę się wiedząc, że niebawem umrę. Pewnie zdał sobie sprawę z tego tak samo jak ja. Może czuję, że musi zostawić po sobie znak na ziemi jakoś, zanim zejdzie. Nawet jeśli to jest syn jego przeciwnika. Więc z Moczym Kulą też trochę czasu zostało. Tak, wyobrażam sobie, że następnym razem mogą być teraz, kiedy zostaną użyte, będzie ostatni. No i teraz musimy wrócić. Do punktu zapisu. O! Nie no, oba! A ja nawet nie kupiłem od jej dość. Pewnie dalej będę się był z tymi tekstami. No i źle wyczułem. Na szczęście tym nie zadał obrażeń. O, ale słaby! Dobra. Miałem tu zapisać. I zobaczymy się, a raczej usłyszymy w następnym odcinku Zagrajmy w Dragon Ball Z Attack of the Saiyans. A do tego czasu trzymajcie się wszyscy ciepło, oglądajcie też inne filmiki na moim kanale i na razie. Mateusz SS8 żegna nas wszystkich. Cześć!